Witam kolegów serdecznie. Dzisiaj koszowanie, lot trzeci, konkursowy. Planowana odległość Darłowo, 135 km. No niestety pogoda nas nie rozpieszcza. Pada. Po prostu nie ma dnia bez deszczu. No to lato jest niesamowite. Będzie koszowanych praktycznie gdzieś w granicach 400 gołębi, tam 300 parę gołębi. Niestety po wczorajszych wariacjach oblotowych nie ma chyba z 7 gołębi. Nie doszły dzisiaj. Może coś się zdarzy, może jakieś dojdzie. No na razie ich nie ma. A jak dojdą, to i tak dzisiaj nie będą już koszowane. Raczej nie dojdzie, bo to mówię, no pogoda teraz nie zapowiada się najciekawsza. Będziemy musieli to chyba wszystko koszować znowu pod wiatą. Oby jutro było lepiej. No, jutro damy relację. Dzisiaj też gołębie będą leciały razem z gołębiami kolegów, czyli tych gołębi będzie dużo, dużo więcej. Znowu się będą musiały troszeczkę porozciągać. No, będzie to jak prawdziwy lot. No 135 km. Myślę, że no, powinno być w miarę. No. Ale to się okaże jutro. Dobry lot, do jutra. Witam serdecznie. Trzeci lot konkursowy, Darłowo. 135 km, na pewno ponad. Bo jesteśmy kawał za Sławnem. Gmina Darłowo. Czekamy na kolegę, który potwierdzi. Myślę, że nie tak muszę na niego czekać. Samochód się utopił w polu. Ma przywieźć jakąś łopatę, żebyśmy tu spróbowali wyjechać. No niestety, no cały dzień wszystko cały czas pada. No to, o. Zobaczymy. No po drodze było dosyć dobrze. Choć na wysokości, mówię w połowie teraz, bardzo, bardzo wysokie mgły. I po prostu padał deszczyk. Tu jest w miarę dobrze, pogoda jest fajna. No mam jeszcze 40 minut do wypuszczenia. Mam nadzieję, że się wydostanę z tego pola. I że dzisiaj wrócę do domu. No. Dobra. Wypuszczającym będzie kolega Gaczyński, też uczestnik WG Kosakowo. Człowiek hodowca tu oddziału. No, to sobie nakręcimy, jak już będziemy tu razem. Witam kolegów jeszcze raz. Zbliża się czas wypuszczenia. No, będziemy tu walczyć z tym samochodem, ale najpierw to, co najważniejsze, gołębie. Pogoda jest, tu jest dobra, u nas pada, ale miejmy nadzieję, że do tego czasu tam już przestanie padać. Gołębie będzie puszczał, tak jak wcześniej wspomniałem, kolega Wiesław Gaczyński. Tutaj czołowy hodowca oddziału darłowsko-sławiańskiego. Myślę, że powinno być dobrze, ma dobrą rękę. No. Wiesiu, zaczynamy. Tak jest. Mocno. I poszły! Poszły gołębie. Tu się wszystko otworzyło. Pusto. Tu się wszystko otworzyło. Tak jak znowu jest w tym, na tym jest w granicach 1300-1400 gołębi. Dali znowu hodowcy z oddziału, dali hodowcy praktycznie z trzech oddziałów gołębie. No zobaczymy, jak to wszystko dzisiaj bez wiatru. Pogoda troszeczkę taka jest. O, zaczynają. Teraz nabiorą chyba kierunek. No. Życzmy im powodzenia. Żeby nie poszły w tamtą stronę, bo tam jest jasno, a to nie nasz kierunek. One tam się zabierają. No. Chociaż nie, zobaczymy zaraz, jak to pójdzie. O, to jakiś odbija. O. Dobry lot. No, jesteśmy przed Słupskiem. Niestety dopada nas deszcz. Praktycznie. Nie jest ciekawie. Zobaczymy, jak te gołębie poszło.
pójdą. Przed chwilą minąłem jakąś dużą taką grupę, gołębi jakieś 200, może 300, która leciała w drugą stronę. Miejmy nadzieję, że to się te nasze gołębie nie zawróciły. Zobaczymy. Jedziemy do domu. Cały czas, bo jesteśmy w tej chwili przed Słupskiem. No. Czyli jeszcze mamy dużo, dużo kilometrów do domu. No niestety, jesteśmy w Potęgowie. To jest od tego miejsca, gołębie miały 70 km do domu. No cały czas pada, no. Tam widać się pogoda troszeczkę, niebo się przejaśnia, gdzieś tam są widoczne przejaśnienia, a tu niestety, no jedziemy cały czas, jeszcze raczej chodzą, o tam jest Potęgowo, wiatraki, tam widać jaśniejsze nieba, kawałek. Tam poszły, no mówię, no. Będzie to naprawdę wymagający lot. Jakoś to poszło. Z 313 gołębi w tej chwili. Mówię, lot był strasznie wymagający. Te filmiki, które nagrywałem, jak wracałem z powrotem, to koledzy widzieliście. No to po prostu ja byłem przerażony. Ale mówię, no są to gołębie pocztowe, muszą sobie dać radę. Słabe muszą odpaść. Z tego ma powstać, to jest przyszłość, z których ma być gołąb wyhodowany, gołąb uniwersalny, który poleci w każdych warunkach. No, musi być, kurde, szybki jak sokół, odporny na wodę jak kormoran, wytrwały jak jaskółka, a jeszcze, kurczę, mocniejszy jak orzeł. No. No, musi być to gołąb, który da radę wracać w każdych warunkach. Jest 313 gołębi. Miejmy nadzieję, że jeszcze reszta gołębi wróci. Idę je karmić. One są w wyśmienitej formie. Po prostu w porównaniu do hodowców, z którymi tu rozmawiałem, no to no, przyleciały rewelacyjnie. Przyleciały po prostu rewelacyjnie. No, tu jest gołąb niestety rozbity. Będziemy musieli go zaraz szyć. Gdzieś zahaczył, no niestety, ale to tak... Tak jest, teraz go widzę. No, ale... O, dziurę ma. Będziemy to zaraz robić. Ale przylecią. No. Czekamy na resztę.
idę karmić, dzisiaj sobie odpoczną, nie będą dzisiaj już wypuszczone. No są w formie dobrej. No obawiałem się tego lotu, muszę powiedzieć, obawiałem się tego lotu, oglądając te wszystkie relacje z innych gołębników, albo nie oglądając po lotach. No stwierdzam, że mówię, na razie jakoś to idzie. No ale to jeszcze jest parę lotów. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dobry lot. O, akurat jeszcze mówię, dobry lot, a tu grupa zawinęła jeszcze i pociągnęły dalej gołębie pod kolegów. No i są gołębie trochę spóźnione, ale są, no, są to gołębie, no mówię, mokre. Uciekały, rozbiły się. No, teraz kończymy, jeszcze raz, dobry lot. O, tu jakiś mój, proszę bardzo. I drugi, dobry lot.